Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Kilka dni temu pojawiła się aktualizacja do kontrolera RC2 oraz aplikacji DJI Fly i w dzisiejszym filmie pozwolę sobie omówić nowości oraz zmiany, jakie otrzymaliśmy. Tak więc nie ma dłużej tego, co przedłużać i przejdźmy do ekranu naszego kontrolera, dzięki czemu będę mógł Wam wszystko w łatwy i w prosty sposób wytłumaczyć. Po pierwszym uruchomieniu od zainstalowania aktualizacji Waszą uwagę zapewne przykują te trzy okienka znajdujące się od teraz po lewej stronie. Przejdziemy do nich za chwilę, ponieważ najpierw zmienimy sobie język w kontrolerze na język polski. Tak, dostępny od teraz jest język polski. Tej zmiany możemy dokonać w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że palcem przesuniemy wysuwane menu z góry dwukrotnie w dół. Następnie w prawym górnym rogu wciśniemy ikonkę tego heksagonu. Otworzy nam się główne takie menu Androida. Następnie przesuwamy palcem w dół. Tutaj dzieje system, language, date and time. Raz, następnie znowu languages. Jeszcze raz i jeszcze raz languages. Dzięki czemu mamy dostęp do wybranych języków. Jak widzicie, języka polskiego tutaj nie ma. Na samym dole macie opcję under language. Wciskamy to raz, następnie przesuwamy palcem znowu w dół, a znajdziemy język polski. Naciskamy raz. I nasz język polski ukazuje się na tej liście. Jeśli teraz cofniecie, to możecie zauważyć, że nic się nie zmieniło, ponieważ aby język polski zmienił się, musicie przesunąć go na pozycję numer 1. Możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Po prawej stronie macie taki znak równości, przytrzymujecie go palcem, a następnie przesuwacie język polski na samą górę i cofacie do tyłu. I nie zmieniło się nic. Zauważyłem, że cofnę z powrotem do języków i wróciło wszystko do ponownych ustawień. Nie zmieni się nic, dopóki przesunę język polski jeszcze raz na pozycję numer 1, dopóki u góry napis languages nie zmieni się na języki. Po prostu kontroler chwilę potrzebuje, aby dokonać tej zmiany i czasami działa to szybciej, czasami działa to wolniej, jak widzimy. Nic się nie dzieje, jest, przeskoczyło. Trzeba było palcem chyba ruszyć i wtedy się zmieniło. I dopiero kiedy zobaczycie, że tu się zmieniło na język polski, ten język zacznie obowiązywać w całym systemie. Chwilkę kontroli potrzebuje na zmianę całego języka. I jak widzicie, wszystko działa, dzięki czemu mamy teraz język polski dostępny w kontrolerze, co jest super. Zaczekaj, jakiś problem się pojawił, ale to nie szkodzi, nic się nie dzieje. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest, póki mam jeszcze uruchomionego drona, to jest nowa opcja, która pozwala na powiększenie informacji, które widzicie tutaj dookoła ekranu. Można to zrobić w prosty sposób, po prostu wciskamy trzy kropeczki w prawym górnym rogu, przechodzimy do opcji sterowanie i pokazała się druga opcja od góry, jest to nowa opcja, ukazała się teraz powiększenie wyświetlacza. Teraz jest standardowy, jeśli damy większy tekst i wrócimy do naszego widoku z drona, to możecie zobaczyć, że dookoła wszystko zrobiło się takie pogrubione i powiększone, dzięki czemu jak ktoś miał problem z odczytywaniem tych informacji albo po prostu potrzebował, aby były większe, to teraz może to zrobić. I jeśli chce ktoś wrócić do ponownych ustawień, no to znowu trzy kropeczki i dajemy tryb standardowy, dzięki czemu wszystko wraca z powrotem do naszego menu standardowego, takiego jak było wcześniej. Większych takich zmian nie zauważyłem, choć sprawdźcie u siebie tryb bezpieczeństwa, ponieważ ja jestem przekonany na 100%, że pułap auto RTH, czyli Return Home, tak, czyli automatycznie dron, kiedy ma do nas wrócić, na pewno miałem ustawiony na 120 metrów, ponieważ tak ustawiałem, jeśli dron zgubi zasięg, jeśli coś się stanie i będzie potrzebował automatycznie wrócić, ustawiłem mu 120, żeby po prostu wzleciał na maksymalnie możliwą wysokość i na takiej wysokości do mnie wracał, przez co nie musiałem się obawiać, że będą tam jakieś drzewa, słupy czy cokolwiek, dla bezpieczeństwa. Jednak po zainstalowaniu tej aktualizacji zauważyłem, że ta wartość wróciła na 75 metrów, tak jak widzicie. Ja sobie to przesuwam na 120. Oczywiście możecie sobie to ustawić wedle swoich ustawień, ale zalecałbym raczej im wyżej, tym lepiej. I to tyle z tego, co potrzebujemy do uruchomienia drona w dzisiejszym filmie. Tak więc ja sobie go wyłączę i przejdziemy do trzech okienek, które się pokazały na ekranie głównym. Omówienie trzech nowych okien. Zacznę od opcji serwis. No jak sama nazwa wskazuje, jest to kontakt z pomocą techniczną. Poza tym, że możecie na żywo
poprosić pomoc techniczną o problem. Jest numer telefonu, gdzie możecie zadzwonić, jest kontakt z obsługą klienta przez czat. Tak więc tutaj, jeśli potrzebujecie na żywo się z kimś, podejrzewam, że obsługa klienta online, na początku będziecie walczyć z botem, ale to już jest standard. Natomiast znajdziecie tutaj również najczęściej zadawane pytania, które mogą pomóc w rozwiązaniu waszego problemu oraz ewentualne zgłoszenia serwisowe, jakie macie, postęp usługi, czyli na przykład jeśli wysłaliście waszego drona do naprawy, będziecie mogli tutaj prześledzić, do naprawy bądź też wymiany, będziecie mogli tutaj prześledzić, jaki jest postęp oraz co zrobić, kiedy na przykład dron odleci i takie inne rzeczy. Tak więc wszystkie takie najważniejsze informacje związane z serwisem znajdziecie oto w tym jednym oknie. Nie mam sensu już, abym klikał w poszczególne okna i wam o nich opowiadał, ponieważ nie zgłaszałem nic do serwisu, nie mam żadnych problemów, przez co będą tylko próby logowania i puste okna, bądź też będę musiał wpisywać jakieś dane, więc tutaj nie ma tutaj najmniejszego sensu, aby to jakoś bardziej rozwijać, ale chyba myślę, że nie ma tu nic bardziej więcej do tłumaczenia. Każdy raczej rozumie, o co chodzi. Następnym okienkiem jest Quick Transfer, czyli kopiowanie rzeczy z waszego drona na waszego smartfona. Wymaga to aplikacji DJI Fly, którą możecie pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Aplikacja wciąż nie jest dostępna na przykład w sklepie Google, ponieważ jak wiemy, no, Amerykanie nie zezwalają im na posiadanie takiej aplikacji w ich sklepie. Tak więc od teraz macie tutaj okienko, dzięki któremu bardzo prosty sposób, jeśli używacie aplikacji na telefonie, w bardzo prosty sposób będziecie mogli pobrać rzeczy ze swojego drona do waszego telefonu bez użycia na przykład komputera, jeśli takiego nie macie w pobliżu, bądź też nie używacie i wszystko co robicie na smartfonie od teraz znajduje się tutaj, więc bardzo fajnie, że coś takiego się tutaj znalazło. I trzecim, największym okienkiem, którym dokonało się najwięcej zmian, jest to opcja zanim polecisz, wcześniej to było before you fly. Znajdźmy siebie. Po pierwsze, rozwinięto bardzo aspekt społecznościowy, o którym za chwilkę, ale pierwsze o czym zacznę mówić, to jest przed lotami, na przykład teraz macie Northern Ireland, czyli dzięki kliknięciu w tę opcję wybieracie sobie model drona, jaki posiadacie, na przykład, no dobrze, wybierzmy sobie moją R3 i dostaniecie informację, co jest wymagane, aby latać tutaj w północnej Irlandii. Niestety informacje wszystkie, które są tutaj, no to już są po języku angielskim, one nie są tłumaczone, tak więc wszystko tutaj możecie uzyskać informacje, jakie są wymagane do latania w danym miejscu. Na przykład, jeśli teraz zmienię kraj, cofnę kawałeczek, niedaleko jest granica z Republiką Irlandii, czyli już w Unii Europejskiej. Chwilkę czekamy, zmieniło się na Irlandię i jak widzicie, reguły się troszkę zmieniły, co jest bardziej potrzebne. Choć nie wiem dlaczego, ale powinny być mniej więcej takie same. Tutaj po prostu na terenie Unii jest troszkę więcej opcji, ale w Wielkiej Brytanii również one obowiązują, tak więc troszkę to dziwne jest. Na przykład dajemy więcej i dzięki czemu macie dostęp do różnych tabelek. Skrót do strony internetowej, na której możecie zrobić test, dzięki któremu po przejściu 40 pytań będziecie mogli już mieć możliwość latania dronem na terenie Unii Europejskiej. Tak więc fajnie, że to dodano, rozwiewa wiele wątpliwości. Tutaj druga opcja, że wymagana jest naklejka i na kontrolerze, i to jest z numerem oraz na dronie. Tak więc wszystko, co najważniejsze takie informacje byście potrzebowali do latania w danym kraju, tutaj możecie zobaczyć. Tak więc bardzo fajnie, że coś takiego dodano. Natomiast aspekt społecznościowy, co ja mam z tym akcentem? Aspekt społecznościowy firma coraz bardziej rozwija. Możecie, przyjdziemy sobie na wybrzeże, łatwiej będzie mi pokazać, ponieważ jest tutaj dużo więcej ciekawych miejsc niż u mnie w okolicy. I teraz tak, jeśli chcielibyśmy sobie, poszukujecie jakiegoś miejsca do latania dronem, tak? Chcielibyście znaleźć coś ciekawego, to możecie to zrobić na podstawie nie tylko wyszukiwania map Google albo jakichś innych rzeczy, a na przykład samego kontrolera. Szukacie jakiegoś miejsca, do którego jedziecie, na przykład kliknijmy sobie tutaj takie ładne zielone. I jakiś użytkownik wstawił tutaj zdjęcia bądź też filmy z własnym komentarzem i dzięki czemu możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda okolica z widoku drona. Oczywiście można to polubić, można dodać swój komentarz, można wystawiać oceny na podstawie
na podstawie, czy nam się podoba, czy nie. Można również głosować w sprawie pytania, tak, nie, ponieważ miejsca udostępniane przez innych użytkowników, no też trzeba weryfikować. Nie wszyscy latają w miejscach dozwolonych, czasem latają w miejscach niedozwolonych, o czym za chwilkę Wam pokażę. Taki przypadek, przez co może wprowadzać to w błąd. Oczywiście, jak wiemy, takie usługi, takie możliwości nigdy nie są idealne, natomiast pomagają one znaleźć ciekawe punkty, jeśli na przykład jesteście w jakimś miejscu, chcielibyście gdzieś pojechać i nie do końca wiecie, gdzie tego drona na przykład zabrać. Oczywiście możecie dodawać swoje miejsca, jeśli potrzebujecie, możecie dodać swoje miejsca, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam tak, lista miejsc do latania, no to jest lista miejsc do latania akurat w tej okolicy, tak? Macie odległość i 3 punkty do latania zostały znalezione w tym. Czasami wymaga to po prostu mocniejszego połączenia z internetem, czasami trzeba odczekać dłużej, czasami kiedy wejdziecie kolejny raz, pokaże się tych miejsc więcej, ale to wszystko zależy od internetu. Dziś u mnie internet działa bardzo dziwnie, kurde, wyszedłem, działa bardzo dziwnie, więc wybaczcie, jeśli coś tutaj się przeciąga lub nie pokazuje. Jeśli chcecie dodać jakiś punkt, no to w prawym dolnym rogu macie taki plusik. Wciskamy go raz i możecie dodać lokalizację, możecie dodać zdjęcie, możecie dodać krótki komentarz. Tak więc wszystko jest tutaj normalnie, jakbyście publikowali cokolwiek w mediach społecznościowych. Jeśli z tego korzystacie, to warto nie tylko przeglądać punkty społecznościowe, które punkty takie, spoty do latania innych, ale warto też udostępniać własne, dzięki czemu im będzie tego więcej, tym będzie się robiła większa baza informacji, dzięki czemu wiadomo, więcej użytkowników, większe zainteresowanie, producent będzie mógł dodawać kolejne opcje, poprawiać, zmieniać, wiadomo jak to działa. Poruszanie się po tej mapie jest niezwykle proste, po prostu tak jak po smartfonie ruszacie palcem, natomiast jeśli wymagacie, w prawym górnym rogu macie literkę I, po którego wciśnięciu na mapie będą się pokazywały różne ograniczenia do latania, które DJI oferuje, nie do końca się pokrywają z realnymi, to też należy mieć na uwadze, bo też czytałem w internecie osoby, które latają na podstawie tego, nie do końca to, co pokazuje tutaj DJI, zgadza się z realnymi możliwościami latania. Oczywiście pokazuje jakieś lotniska, bazy wojskowe, tutaj jest fort, tu też nie można latać, to zgadza się. Ale są miejsca, gdzie są parki narodowe, czy które z zakazem lotów wszelakich dronów i takie coś się tutaj raczej nie wyświetla, o czym przejdę na końcu tego filmu. Natomiast drugą ikonką, którą możecie zobaczyć, przejdźmy sobie, gdzie możecie zobaczyć, są te takie dwa trapezy, dzięki którym możecie przejść z graficznej mapy na realny wygląd, taki jaki znajduje się w okolicy, co też jest bardzo fajne. Następnie trzecią opcją, tym takim okiem jest coś, jeśli na przykład macie bardzo dużo zdjęć w danym miejscu i nie do końca możecie zobaczyć, co jest pod tymi zdjęciami, no to wciskając ją, wyłączacie po prostu wszystkie zdjęcia, jakie są widoczne na ekranie. Oczywiście pozostają tylko takie małe ikonki, że takie zdjęcia się tutaj znajdują. No i czwartą opcją, która znajduje się na samym dole, jest oczywiście powrót do naszej lokalizacji, dzięki czemu w bardzo szybki sposób możecie do siebie wrócić, nawet jeśli znajdujecie się gdzieś tam palcem po mapie na końcu świata, tak więc bardzo szybko można do tego wrócić, tak więc też jest bardzo to fajnie rozwiązane i myślę, że rozwija się to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że będzie tego więcej, że będzie to w dalszym ciągu rozwijane, ale tak jak mówię, im większe zainteresowanie użytkowników, tak widzicie, tutaj jest słabo, ale na przykład kiedy już pojedziemy gdzieś na jakieś wybrzeże, powinno się pokazywać, o ile ktoś tu gdzieś wcześniej był i latał dronem, no nie mogę trafić, nie mogę, tak jest zawsze, chcesz coś pokazać, powiedzmy tu powinno być dużo miejsc, tu jest takie miejsce bardzo, bardzo, o, proszę bardzo, wiedziałem, tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża, więc jak widzicie tych dronów, miejsc, spotów z drona jest bardzo dużo, proszę bardzo, i wtedy tak wygląda, kiedy nie ma nic.
To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się podobało i że wszystko, co mówiłem, było zrozumiałe. Jeśli macie jakieś wątpliwości bądź też pytania, no to jak zwykle sekcja komentarzy należy do Was. Na koniec pozostawiłem sobie taki mały segment autopromocji. Jeśli możecie i nie robi Wam to dużego problemu, no to zachęcam do polubienia bądź też niepolubienia tego filmu. O łapki w dół też się nie obrażam. Pozostawienie jakiegoś komentarza. Fajnie by było, jakby był w temacie, ale jeśli nie macie nic w temacie do napisania, cokolwiek, przepis na placki, może jakieś dobre ciasto. I to wszystko. Dobra, tyle tej autopromocji. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!